Cześć, witacie Detailingowy Dziadzia. Kolejny produkt od kolegi internetowego, że tak powiem. Wysłał mi Wrapstera. APC Economic. Tu jest napisane 18 zł litr. Okej. I co? I niuchamy. Przyjemny, łagodny, nie narzucający się w ogóle zapach. Spoko. Spoko. Naprawdę spoko.
przy rozcieńczeniach w ogóle prawie że niewyczuwalny, co jest bardzo fajne. Co to APC? No nie jest to król, jeżeli chodzi o ściąganie brudu czy usuwanie dressingów. Tak naprawdę 1 do 20 nie robi nic. Kompletnie. Tak naprawdę 1 do 20 to bym traktował na takie przytarcie 1 do 30 kurzu i już. Później próbowałem 1 do 10. To jest tak, 1 do 20 próbowałem też usunąć zabezpieczenie w formie wosku do wnętrza. To w ogóle nic nie zrobiło. Kompletnie. Tak jak widziałeś, nic. Jeden dopiero później zdjął to koncentrat. Dokładnie, koncentrat. I 1 do 10 zaczyna się coś dziać. Ten wosk z drugiej strony, który leżał, to tak go połowicznie smyrnęło. Także jeszcze przy jednym podejściu zebrałoby całkowicie. Co do APC. Mega bezpieczny produkt tak naprawdę, bo nie narobi ci bałaganu. Pracując nim, bo i w Mańku troszeczkę pracowałem i w Volvo, w Audi zresztą, chyba na końcu zrobię taką wstaweczkę, czy było już, a nie wiem już nawet. A zresztą pojawi się ten filmik w Audi, jak sobie nim czochrałem. I taki mega bezpieczny. Fajnie się pianka utrzymuje. Od 1 do 20 to tak zależy od pędzla i od tworzywa oczywiście i od zabezpieczenia. Ale 1 do 10 zaczyna się już przyjemnie. Koncentrat, ogień. I tak naprawdę jakbym miał wskakiwać na jakiś szczur, to bym jechał w koncentracie. Spokojnie. Naprawdę w koncentracie. W koncentracie lecisz i naprawdę fajnie zbiera, nie robi bałaganu. A tak na takie średnie zabrudzenia, kurcze, takie klasyczne, to 1 do 10. 1 do 10. Co mi się podoba, że produkt praktycznie go nie czujesz i naprawdę jest bezpieczny. Ja nie odczułem, że on mi gdzieś tam przypalił jakiś plastik nawet w koncentracie, czy jakieś napisy. Nie, naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, naprawdę spoko. No dobra, słuchaj. Nie kupiłbym go. Nie kupił, znaczy może dobrze, że nie kupiłem, bo się przymierzałem do zakupu całej serii Wrapstera kosmetyków. No to już APC i szampon, jak zresztą widziałeś, był. Już co nieco wiem, więc czy kupiłbym go, jakbym miał powiedzmy ten produkt, czy kupiłbym go następny raz? Nie. Ja wolę sprawdzonych zawodników i bawić się stężeniem. Niektórzy mówią, że na początek najlepszy jest bezpieczny APC, bo ktoś sobie nie narobi syfu, ale to tłumaczył tam jakiejś firmy, powiedzmy właściciel albo ktoś, kto ma z tego pieniążek. Oczywiście, ja to wolę bawić się stężeniem. Kupić sobie konkretnego zawodnika, bo różny brud przyjeżdża albo się trafia i wtedy bawię się stężeniami. No dobrze, słuchaj, zobacz w dalszej części filmu, jak wyglądało czochranko w koncentracie 1 do 10 plastiku, który leży, tak jak zawsze do takich testów, pod, że tak powiem, krzaczkiem. Ciekawie. Zobacz, jak ładnie albo nieładnie to zebrało. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! A, jeszcze jedna rzecz właśnie. Ja się już pożegnałem, a zapomniałem, że tu mam drugi taki pojemniczek. Wysłał mi kolega dwa pojemniki, za co bardzo dziękuję. Ten leci do osoby, która pierwsza wpisze komentarz ekonomik. Także śmigaj, pisz komentarz. Do zobaczenia!